Cześć moi drodzy, z tej strony Łukasz Citków. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj chciałbym kontynuować temat z poprzedniego filmu, czyli pogadajmy sobie nieco więcej na temat flipów mieszkaniowych, jak na nich zarabiać i jak je robić po prostu dobrze, szybko i sprawnie. I chciałbym dzisiaj, żeby ten film miał taką formę moich odpowiedzi na Wasze pytania, które znalazłem w ciągu ostatnich 2 miesięcy od nagrania ostatniego filmu na tym kanale, na swojej skrzynce odbiorczej, na fanpage'u, na który Was też przy okazji serdecznie zapraszam. I moi drodzy, dzisiaj będą 3 pytania. Myślę, że nie chciałbym, żeby ten film trwał znowu 25 minut, więc zróbmy sobie 3 szybkie pytania i 3 szybkie odpowiedzi. Dobra, numer 1. Panie Łukaszu, jakie są najważniejsze kryteria doboru firmy, z jaką będziemy flipować? Pytam z perspektywy inwestora. Na co koniecznie zwrócić uwagę? Okej. Moi drodzy, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie tak troszkę z innej strony, czyli nie w kontekście doboru firmy, a bardziej w ogóle doboru okazji na flipa, czyli tego, co konkretnie dana firma nam oferuje i proponuje. Moim zdaniem są takie 3 kryteria, poprzez które powinniśmy rozważać, czy dana okazja, którą otrzymaliśmy, dana oferta, którą otrzymaliśmy, ma w ogóle sens. I te 3 czynniki to jest oczywiście stopa zwrotu, czas trwania i poziom bezpieczeństwa, czy forma zabezpieczenia kapitału. I działa to w ten sposób, że im lepsza jest oferta, czyli teoretycznie ta estymacja jest ukazująca nam wyższą stopę zwrotu, tym to ryzyko czy poziom zabezpieczenia pewnie będzie mniejszy. I ja uważam, że najlepszą formą zabezpieczenia przy takim klasycznym flipowaniu 50 na 50 jest oczywiście własność, to znaczy model, w którym inwestor nabywa nieruchomość na siebie, staje się jedynym 100% właścicielem i to jest dobra forma zabezpieczenia, co powoduje, że te zyski, jakie będziemy uzyskiwali, to nie będzie 200% w skali roku w 2 miesiące, tylko to będą, moim zdaniem, dobry flip to jest około 12-14% od kapitału, ale w czasie około 4-5 miesięcy. To jest taka klasyka, po prostu dobra klasyka. I ja wiem, że wiele osób może teraz powiedzieć, że to żaden interes zarobić 15 czy 20 tysięcy w 5 miesięcy. I okej, to nie są jakieś takie nie wiadomo jakie kwoty, ale to tak przy okazji, takie wtrącenie, uważam, że oferty, które mają wielkie nagłówki, 200% w skali roku, 200% tak, w skali roku, ale już cashujesz pierwsze zyski po 2 miesiącach, chodź do nas. To są albo jakieś po prostu fejki, albo jakby forma zabezpieczenia, jaką będzie oferowała taka inwestycja, będzie żadna. Czyli jeżeli chcemy mieć dobrą formę zabezpieczenia, taką twardą, czyli własność albo hipoteka, to będzie powodowało, że ta stopa zwrotu nie będzie jakaś kosmiczna. Ale jeżeli będzie po prostu normalna, to już jest dużo. I jeżeli będzie w rozsądnym czasie, czyli 4-5 miesięcy, to jest bardzo, bardzo ok. Tak, 4-5 miesięcy od aktu do aktu. Czyli jeżeli jeszcze w tym 2 miesiące to są same prace remontowe, to uważam, że to jest bardzo, bardzo ok. I to, co ja mogę Wam zaoferować, to jest właśnie dokładnie coś takiego. To znaczy, ja nigdy nie zaoferuję inwestorowi, nie powiem, że 50% czy w skali roku, czy od kapitału w skali projektu, choć będzie super, bo to nie jest prawda po prostu. I jakby jestem w pełni świadomy, że nie oferując takich ogromnych stóp zwrotu, powoduje, że jakaś część inwestorów ze mną nie zainwestuje, ale z drugiej strony uczciwie przedstawiam temat, to znaczy mówię, że będzie twarda forma zabezpieczenia, jaką jest własność, czyli inwestorze, będziesz właścicielem tej obracanej nieruchomości, którą będziemy handlować. My w zasadzie nie dotykamy Twoich środków, bo one bezpośrednio zostaną przelane na konto sprzedającego, a potem jak będzie kupujący, to kupujący bezpośrednio przeleje te środki na Twoje konto, więc my nie dotykamy tej kasy. Jest twarda forma zabezpieczenia. Największe ryzyko, jakie tutaj może się pojawić, to po prostu takie, że ten czas się wydłuży, czyli nie będzie 4-5 miesięcy, a będzie 7-8, co dalej uważam, że i tak jest ok, no bo to jest to jedyne ryzyko, tak? To znaczy nie ma możliwości wejścia na minus, tak? Nie ma czegoś takiego jak w przypadku inwestycji, nie wiem, giełdowych, gdzie możemy stracić kapitał, czy tam jakąś część kapitału. Tutaj po prostu lokujemy kapitał, środki w aktywo, jakim jest nieruchomość, w mury i no, patrząc historycznie, ta wartość zawsze z czasem będzie wzrastała. Więc to, co najgorszego może się wydarzyć, to tylko to, że to się nieco przedłuży,
No i ewentualnie ta stopa zwrotu będzie nieco niższa niż ta estymowana na początku, natomiast to też korygujemy w trakcie trwania tej inwestycji, jeżeli ona się przedłuża, tak? To jest oczywiście jakiś tam mały odsetek tych transakcji, które robimy, ale patrząc na ten najczarniejszy scenariusz, jeżeli coś się przedłuża, to oczywiście możemy zejść nieco z ceny i w ten sposób to upłynnić. Natomiast, tak wracając do trzonu tego pytania, te takie czynniki, poprzez które powinniśmy oceniać, czy dana oferta i tym samym firma, która nam je proponuje, jest OK, czy ta oferta będzie OK, to jest stopa zwrotu, która moim zdaniem powinna być w granicy 12-14% w skali projektu, czyli w skali 4-5 miesięcy, przy formie zabezpieczenia, jaką jest własność, i modelu 50-50, gdzie tym wygenerowanym zyskiem po sprzedaży dzielimy się 50-50. Uważam, że to jest bardzo spoko, bo to, że inwestor jest dobrze zabezpieczony, czyli ma tą własność, to też powoduje, że ja śpię spokojnie, bo co złego może się wydarzyć? Możemy faktycznie w najgorszej opcji po prostu sprzedawać miesiąc, dwa, dłużej. A jeszcze w kontekście, albo dobra, to co teraz chciałem powiedzieć, powiem jako odpowiedź na trzecie pytanie. Ale zanim trzecie, to teraz drugie. Moi drodzy, drugie pytanie. Panie Łukaszu, ile można zrobić flipów jako osoba fizyczna bez działalności gospodarczej? Ciekawy temat, bo to jest chyba najczęściej zadawane pytanie obok pytania, a jak to z tymi podatkami? O podatkach mówiłem trochę więcej właśnie w poprzednim filmie, też odsyłam do niego, gdzieś tu się pewnie teraz pojawi. Moi drodzy, jakby będę szczerze mówił, większość naszych inwestorów to są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą albo spółkę z o.o. I wtedy to jest OK, nie ma problemu. Natomiast nie ma konkretnej liczby ilości flipów, które można zrobić jako osoba fizyczna bez działalności gospodarczej. Tylko że ja nie do końca jakby rozumiem, jaki jest cel osób, które chcą flipować jako osoba fizyczna. Ponieważ ten podatek nie będzie się różnił w żaden sposób, niż gdybyśmy to zrobili jako działalność gospodarcza. Czyli jak sobie sprzedamy mieszkanie jako osoba fizyczna i tam się wygeneruje jakiś zysk, to i tak od tego zysku musimy zapłacić podatek, taki sam, gdybyśmy go zapłacili prowadząc działalność gospodarczą. No okej, prowadząc działalność gospodarczą mamy jeszcze tam ten nieszczęsny ZUS do opłacenia. Ale jakby rozumiem, że ktoś może chcieć, nie wiem, zrobić jednego i koniec, no ale to wtedy bym go po prostu zrobił i tyle. Ale nie ma konkretnej ilości mieszkań, które można obrócić i być pewnym, że Urząd Skarbowy nigdy do nas nie przyjdzie. Uważam, że lepiej jest po prostu, jeżeli ktoś ma w planach flipować regularnie, czy to jako inwestor pasywny z fliperem, czy samodzielnie będąc i inwestorem, i tym fliperem, no to już pomijając te kwestie, to uważam, że dobrze jest sobie taką nawet najprostszą działalność gospodarczą założyć, no i wtedy no nie musimy się niczym martwić. Okej, rozumiem, że jest jeszcze jedna kwestia pod tytułem, że jeżeli wydatkujemy te środki na własne cele mieszkaniowe, co też jest ciekawe, bo jak definiujemy własne cele mieszkaniowe, co też jest bardzo szeroko właśnie definiowane, interpretowane przez urzędy skarbowe, no to wtedy nie musimy płacić tego podatku, tak? Albo jeżeli tam minie te 5 lat, no to no tak, tylko że wtedy mamy tę kasę zamrożoną, czy w postaci mieszkania, które kupiliśmy, czy jakiegoś gruntu, czy w postaci tego, że właśnie no, musimy czekać. Więc jeżeli ktoś chce regularnie flipować, to i tak to się sprowadzi do tego, że w pewnym momencie wszystkie znaki na niebie będą mówiły, załóż sobie tą zwykłą, prostą działalność gospodarczą, jeżeli chcesz to robić regularnie. Więc niestety nie udzielę konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo nie ma takiej liczby, nie ma takiej ilości flipów, które można zrobić jako osoba fizyczna bez działalności, żeby spać spokojnie. Podejrzewam, że są w Polsce urzędy skarbowe, które przyjdą już po jednym razie i powiedzą, to było działanie w celu wygenerowania zysku i działałeś typowo inwestycyjnie, a są takie urzędy skarbowe, które po piątym razie się niszczają i będzie sobie to mogło trwać. My mamy pewne rozwiązania dla takich inwestorów, ale to zapraszam do kontaktu i będziemy rozmawiać. I moi drodzy, trzecie pytanie. Czy flipowanie nadal się opłaca w kontekście aktualnych wydarzeń? To jest wzrost stóp, wojna itp. Uważam, że tak, ale uważam, że ta sytuacja, którą teraz mamy na rynku, bardzo mocno ten rynek zweryfikuje tych fliperów, których teraz jest na rynku dużo, ponieważ opłaca się, ale jest trudniejsze i moim zdaniem będzie trudniejsze. Z kilku powodów. Powód numer jeden to jest taki, że zdolności kredytowe Polaków bardzo zmalały,
a tym samym jest mniej potencjalnych klientów na rynku, ciężej się sprzedaje. To jest pierwsza kwestia. No i druga kwestia, taki wszechobecny strach i niepewność i klientów, i inwestorów. Więc flipowanie się opłaca, ale to, co jeszcze przed chwilą było okazją, już dzisiaj nie jest okazją. To znaczy trzeba naprawdę mocno obserwować rynek, rozumieć go i patrząc na cenę zakupu, na przykład na cenę zakupu, bardzo precyzyjnie umieć wskazać, czy to jest okazja, czy nie. To znaczy, że jeżeli się pomylimy o 500 zł z metra, to może się okazać, że kupimy zwykłe mieszkanie, a nie mieszkanie, które jest okazyjne i ono potem będzie nam długo stało. A te ceny się tak dynamicznie zmieniają, że właśnie to, co przed chwilą było okazją, dzisiaj już nie jest okazją. No i łatwiej jest popełnić błąd. Ceny materiałów rosną, ciężko oszacować koszty remontu, potem właśnie tego klienta ciężej znaleźć, bo go nie ma, bo właśnie skończyły się zdolności. Oczywiście my nadal robimy większość mieszkań, które robiliśmy pod rodzinę, czyli tak planujemy układy funkcjonalne, tak wykańczamy te mieszkania, żeby naszym potencjalnym klientem stała się rodzina, ale to mieszkanie kupuje inwestor, który chce sobie kupić mieszkanie po to, żeby je wynajmować. I on potem je wynajmuje rodzinie, więc jakby to, że robiliśmy je pod rodzinę, to jest jakby nadal potrzebne, ale naszym klientem nie jest rodzina, tylko inwestor, który wynajmie rodzinie, bo chce sobie kupić mieszkanie na wynajem, bo lokuje kapitał, który niestety nadal traci na wartości. Czy to dobrze, czy to źle, że polskie rodziny nie mogą sobie kupić takiego mieszkania, to już jakby nie oceniam. To jest inna kwestia. Czy to dobrze, czy źle, że te stopy idą w górę i zdolności spadają, a inflacja sobie cały czas rośnie. No i te wszystkie grupy potencjalnych, te grupy osób, które mamy na rynku, czyli kredytobiorców, którzy chcieliby mieć tańsze kredyty, tych, którzy mają oszczędności, chcieliby, żeby ich oszczędności miały nadal wartość, i tych, którzy wchodzą do sklepu i mówią, że jest super drogo, dlaczego tak tu jest drogo, to te trzy grupy się przenikają, ich interesy się ze sobą kłócą, no i to też powoduje, że wygląda to tak, jak wygląda. Więc uważam, że opłaca się flipować nadal, ale jest trudniej i to spowoduje, że wykruszą się ci tacy słabsi fliperzy, którzy nie mogą sobie pozwolić na przeczekanie, jak im coś stanie, jakieś mieszkanie się zablokuje, którzy nie mają tyle kapitału, żeby no po prostu robić to na większą skalę. To zweryfikuje też tych początkujących, którzy nie będą potrafili dobrze oceniać danej nieruchomości czy kosztów remontu, a tym samym no, też właśnie zmienia się profil tego klienta i tak dalej. Te wszystkie czynniki są istotne. Uważam, że flipowanie jest opłacalne i nadal jest dobrym interesem, ale jest trudniejsze. Może to dobrze, że tak się dzieje, że ten rynek się trochę... że po prostu zostaną zweryfikowani ci gracze, którzy są najmocniejsi, a ci słabsi odpadną. Dobra, to chyba, moi drodzy, byłoby na tyle. Zapraszam, gdyby ktoś chciał o coś zapytać, do kontaktu, wszystkie linki są w opisie. Gdyby ktoś chciał inwestować we flipy z nami bezpiecznie, z wysoką stopą zwrotu, rynkową stopą zwrotu, a nie kosmiczną, wymyśloną, której nie da się osiągnąć, uważajcie na wszystkie ogłoszenia typu 200% w skali roku, pierwsza wypłata po 2 miesiącach, bo to są najczęściej oszustwa albo jakieś takie tacy fliperzy, deweloperzy, którzy jeszcze im się wydaje, że to jest możliwe. Jeżeli chcecie osiągnąć maks tego, co jest po prostu realnie rynkowo do osiągnięcia w bezpieczny sposób, w przyzwoitych ramach czasowych, to zapraszam, chętnie wytłumaczę, jak to możemy wspólnie zrobić. Chętnie odpowiem na pytania też właśnie o podatki, tego typu kwestie. Zapraszam też do mojego poprzedniego filmu na tym kanale, w którym też mówię nieco więcej o współpracy z inwestorami. Zapraszam do zapoznania się z fanpage'em, ze stronami internetowymi, wszystkie linki w opisie. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!